Pamiętajcie czytać mangę Kingdom i zaczynamy. Musicie mi wybaczyć, chcę skupić się na pisaniu, czy raczej kończeniu mojego drugiego rozdziału licencjatu, więc ten film będzie nagrywany na spontanie, na szybko, a nie chcę też was zostawić bez materiału do oglądania, więc będzie krótko, ale no, mam swoje powody, sorry za to, tak musi być. Następne materiały już powinny się pojawiać bardziej normalnie. Dobra, Czarek i Judgy zakładają Neomads, pewnie czekać tylko aż Bakalin i Queen jakimś cudem tam dołączą. Właściwy rozdział zaczynamy od tego, że Stacy sobie tam Sentomaru gada, ten się dowiaduje, że Kizaru tutaj zmierza. Jestem w ogóle ciekaw, czy to nie jest zalążek pod zdradę Kizaru, ponieważ Sentomaru nadal go nazywa wujkiem. Ogólnie Stacy mówi, że przybyli tutaj agenci CP0, wiedzieli o przybyciu admirała wcześniej. No i tam Jimbe ze Stacy gdzieś tam zmierzają, a ona kończy wywiad, że Egghead różni się od Ohary tym, że ta wyspa jest bardzo uzbrojona i dlatego rząd wysłał tutaj admirała. Sentomaru w obliczu tych informacji ogłasza pełną ewakuację wyspy. Idziemy do Serafina Hancock, który stracił zainteresowanie Frankiem i wysadza Pitagorasa w powietrze. Ciekawe czy umarł, ale to jest One Piece, więc pewnie nie. Idziemy do grupy Robin, która martwi się o Nami, bo z jej kierunku doszły jakieś krzyki, ale mówią, że ktoś do niej tam poleciał, w domyśle pewnie Sanji. Robin pyta, gdzie można znaleźć Stellę, na co Atlas odpowiada, że istnieje pewien pokój, który można sprawdzić. Idąc dalej, to Brook i Nami troszczą się o zranionego Edisona, a Serafin Jimbe nic nie potrafi zrobić Sanjiemu. Widać, że jego egzoszkielet działa już na dobre. Wracamy do walki z udziałem Luffy'ego. Serafin Mihawka gdzieś sobie poszedł, a Zoro za nim. Lucci komentuje, że pewnie poszedł zaatakować słabszych przyjaciół Luffy'ego. I Luffy prosi Kaku, żeby poszedł za Glonem. No i co? Luffy używa Jetto Gatlingana na Serafinie Kumy i Lucci krzyczy, że to nie działa. Skaczemy do części, w której narrator serii zaczyna opowiadać, że jesteśmy dzień przed wielkim incydentem na Egghead, który zaszokuje świat. I koła tej historii zaczęły się 3 miesiące temu, a wielki finał nastąpi jutro. I tam dopowiada, że cała ta historia zaczęła się kilka miesięcy temu, jak na Marijo dowiedzieli się, że Vegapunk bada poneglyfy. I dlatego wysłano tam agentów CP5 i tak dalej, żeby to sprawdzili. No, lecz jak wiemy, to zniknęli i zostali uwięzieni w laboratorium. Widzimy w międzyczasie, że Bonnie płacze po zapoznaniu się z historią ojca. I narrator mówi dalej, że konwersacja między Gorosei a tajemniczą postacią doprowadziła do tego, że zaczęto obawiać się Vegapunka. I dlatego posłali tam jednego z nich plus Kizaru. No i tam została zarekrutowana wielka flota w celu upewnienia się, że doktor poniesie śmierć. Poziom zagrożenia został ogłoszony na poziomie wojny totalnej, no i tam w dniu operacji sprawy się skomplikowały przez przybycie Luffy'ego i tego się nie spodziewali. A akumulacja wszystkich wydarzeń odbędzie się następnego dnia. I całe wydarzenie, jak mówiłem wcześniej, zaskoczy świat. Na koniec zdrajcą okazuje się być York, co Vegapunk dziwi i pyta się, czemu to robi. Ona tłumaczy, że chce należeć do światowej szlachty, doktor jej tłumaczy, że oni są źli. Ona mu odpowiada, że brzmi jak martwy szaka i mówi mu wprost, że świat nie potrzebuje więcej niż jednego Vegapunka. Rozdział mocno przejściowy, jest takim wstępem do większych wydarzeń, takie 3 na 10, lecz z nastawieniem, że dopiero najlepsze przed nami. To pierwszy temat, to czemu Luffy nie użył królewskiego haki ani zaawansowanego zbrojenia przy walce z Serafinem Kumy. Na panelu to wyglądało jak podstawowy Hawk Gatlingan ze zwykłym haki. No nie mówię, że Gumiak musi używać G5 co chwila, ale tutaj by się przydało, żeby jednak używał zaawansowanego zbrojenia, którego uczył się na Wano, tak?
Albo po co mu królewskie haki, które opanował podczas walki z Kaido, skoro go nie używa, okej? Okay. No cóż, ale drugi temat to York. Nie jara mnie to, że jest zdrajcą, absolutnie. Oda mocno zraszował ten wątek, co dziwnie brzmi jak na niego, skoro przeważnie wszystko rozciąga. Ale chodzi mi o to, że podbudowa tego wątku wręcz nie istniała, bo trwał ten wątek, czy raczej trwa bardzo krótko. York ani nie zdążyła rozczarować, ani nie zdążyła jarać. Trzeci temat to oczywiście sugerowana wcześniej przeze mnie zdrada Kizaru. Uważam, że jest ona możliwa. Wątpię, żeby odwrócił się od swojego protegowanego Sentomaru i raczej razem stanął po stronie Vegapunka. Zresztą Kizaru nie wygląda na do końca złego człowieka. Po prostu jest leniwy i wygodniej mu wykonywać rozkazy. Czwarty temat to co może być wielkim incydentem następnego dnia. No ja bym się nie nastawiał na nie wiadomo co. Pewnie wspomniani uratują Vegapunka, pokonają Serafinów i uciekną przed marynarką. Najwyżej może im pomóc wielka flota słomianego kapelusza w ucieczce, bo było mówione po Dressrosie, że też będą uczestnikami wielkiego incydentu. Nie wiem, być może porwanie Saturna też byłoby taką bardzo mocną rzeczą, albo Vegapunk wygłaszający światu prawdę o pustym wieku. Słomiani już byli uczestnikami tylu wielkich incydentów, że kolejny jakoś mnie po prostu nie pociąga za sobą, że tak to ujmijmy. Piąty temat to motywacja York, raczej oklepana rzecz. Chce należeć do przysłowiowych bogów, jak i chce być jedynym naukowcem. Myślałem, że motywacja zdrajcy mnie zaskoczy, ale cóż, jednak nie. Pewnie rozchodzi się o wspomnianą warku kasę, że ciągle Vegapunkom jej brakuje na badania, a York po prostu chce mieć ją pod dostatkiem. No, także to tyle ode mnie. Sorry za taki masowy skrót, ale nie miałem wyjścia. Piszcie wszystko, co myślicie i do zobaczenia w następnych materiałach.